Znamy wszyscy to zdanie z Ewangelii świętego Marka, z jej zakończenia. Idźcie na cały świat i ogłaszajcie dobrą wiadomość wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tak na wszelki wypadek przeczytałem od razu to następne zdanie, żeby usunąć takie nieporozumienie możliwe, że Jezus tutaj nie głosi dobrej wiadomości, bo dobra wiadomość nie jest taka, że niektórzy będą potępieni. To jest tylko ostrzeżenie, że wiadomość od Boga jest dobra, ale jeśli ktoś, rozumiejąc tą wiadomość, nie będzie chciał jej przyjąć, no to sam siebie osądza. To jest zgodne z takim hebrajskim starym sposobem mówienia, gdzie ceniono sobie ostre przeciwstawienia. Ja tutaj zacytowałem tak trochę językiem takim dzisiejszym, kościelnym. Te wszystkie słowa, których używa Ewangelia, były pierwotnie bardzo często słowami z potocznego języka. To, co mówimy zbawiony w naszych przekładach biblijnych, można by również przetłumaczyć uratowany albo uzdrowiony. I teraz widzimy, jeżeli to tak sobie rozumiemy, to widać, że kto nie chce być uratowany, no to nie będzie uratowany. Dlatego jest ta ciemna możliwość. Ale jaką to dobrą wiadomość, Ewangelion, mówimy Ewangelia, ale jaką to dobrą wiadomość, bo to dosłownie znaczy słowo Ewangelia, Jezus nas zaprasza, żeby ogłaszać. W tej samej Ewangelii Marka na początku pada też słowo dobra wiadomość. Pierwsze zdanie tej Ewangelii to jest początek dobrej wiadomości Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. A troszeczkę niżej, w 14 i 15 wierszu pierwszego rozdziału czytamy, że Jezus przyszedł do Galilei i głosił tą dobrą wiadomość Boga. Mówił: nadeszła pora i bliskie jest królowanie Boga. Dobra wiadomość Boga jest taka, że zbliżyło się królowanie Boga w tym naszym świecie. Bóg obiektywnie jest królem całej rzeczywistości, ale tak się składa, że nasz ludzki świat nie całkiem przyjmuje to królowanie Boga, ale Bóg postanowił nas z tego uleczyć. Bóg postanowił przywrócić nam swoje królowanie, czyli powraca królowanie tego, który jest dobry, powraca królowanie miłości. Kiedy Jezus ogłasza to królowanie Boga, to jednocześnie ilustruje to swoje ogłaszanie, robiąc rzeczy dobre, jak potem powie apostoł Piotr, przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Jezus uzdrawia, wypędza złe duchy. Dlaczego? Bo Bóg zaczyna królować nad tą chorą ludzką rzeczywistością. Niemniej cały czas, także po zmartwychwstaniu Jezusa, mamy do czynienia z tą sytuacją, w której królowanie Boga jest blisko, ale ciągle jeszcze przychodzi. I to jest ta tajemnica królowania Boga, którą mamy ogłaszać. Ale pójdźmy jeszcze dalej w tym, co to za dobra wiadomość, bo skoro mamy mówić o dzieleniu się Ewangelią, o dzieleniu się dobrą wiadomością, to dobrze wiedzieć, jak brzmi dobra wiadomość. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, w tej słynnej scenie pożegnania ze starszyzną Miletu, chrześcijańską starszyzną Miletu, kiedy Paweł jedzie do Jerozolimy i ma takie poczucie w Duchu Świętym i proroctwa go o tym upewniają, że będą tam kłopoty, że będzie uwięziony. On się żegnając z tą starszyzną Miletu mówi takie ciekawe słowa. Mianowicie mówi: nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej, czy przetłumaczmy to dosłownie z greki, o dobrej wiadomości o łasce Bożej. A
albo jeszcze dokładniej to przetłumaczmy, o dobrej wiadomości, o łaskawości, życzliwości Boga. Ponieważ łaska Boga to jest Boża życzliwość, Boża miłość do nas, Boże miłosierdzie. To słowo łaska oznacza taką życzliwość, która płynie z wierności Boga temu, że nas wybrał, że z nami zawarł przymierze i On jest dla nas życzliwy zawsze. Potężna nad nami Jego łaska, czytamy w psalmach. I ta dobra wiadomość ma, więc już mamy dwa takie elementy tej dobrej wiadomości. Bóg zaczyna królować i to oznacza Bożą życzliwość, Bożą łaskawość. To naprawdę jest dobra wiadomość. Zaczyna królować dobry król. Odzyskuje swoje królowanie dobry Bóg. Oczywiście dobry Bóg, który nie złamie naszego oporu, więc ci, którzy nie chcą, nie doświadczą tego królowania. To jest to niebezpieczeństwo potępienia. Człowiek się potępia, kiedy wybiera ciemność zamiast światła, które przyszło na świat. Ale Jezus nie mówi za dużo o potępianiu. Jezus mówi o tym zaproszeniu do życia. Jezus mówi o królowaniu Boga, które się zaczyna, o Bogu, który przychodzi i to właśnie do tych ubogich, do tych biednych. W synagodze w Nazarecie też znamy tę opowieść, chyba najbardziej rozbudowanie opisaną u świętego Łukasza w 4 rozdziale, kiedy Jezus w synagodze w Nazarecie, w swojej rodzinnej wiosce, odczytuje fragment księgi Izajasza: Duch Pana nade mną, bo mnie namaścił i posłał, żeby głosić dobrą wiadomość biednym. Tym biednym, czyli nam wszystkim, bo wszyscy jesteśmy biedni w porównaniu do takiej doskonałego życia Boga, a w ogóle jesteśmy biedni, bo to nasze życie jest właśnie głęboko niedoskonałe też przez nasze grzechy. I tam dalej jest mowa o tym, że będzie przywracał wzrok ociemniałym, że będzie uzdrawiał tych, co nie mogą chodzić, że będzie ogłaszał rok, czyli można powiedzieć czas łaskawości Boga, czas życzliwości Boga. Więc można powiedzieć, kiedy Jezus mówi, że przybliżyło się królowanie Boga, to chodzi mu o to, Bóg postanowił odzyskać wreszcie tą władzę. Przyszedł ten moment, kiedy Bóg odzyskuje swoją władzę, swoje królowanie nad tymi, którzy chcą je przyjąć, po to, żeby rozlewać z nową mocą, żeby rozlewać wspaniale swoją życzliwość, swoją łaskawość. Kiedy Jezus na końcu Ewangelii Marka mówi o głoszeniu dobrej wiadomości, no to ta dobra wiadomość jest jeszcze pełniejsza niż to, co głosił na początku Jezus, ponieważ to królowanie Boga jest bliskie dlatego, że Jezus Chrystus zjednoczony z nami poniósł ciężką ofiarę na krzyżu, poniósł ofiarę, żeby nie przestać być blisko ludzi. Myśmy go odpychali, ale on był z nami. Myśmy go zabili, ale on nas kochał. I dlatego moc zła została złamana. I ten Jezus zmartwychwstały przynosi nam, jeśli tylko mu zaufamy, właśnie to królowanie Boga w nas. I tą doświadczenie, przeżywanie, oddychanie życzliwością Boga, oddychanie miłością Boga. To jest dobra wiadomość. Kiedy mówimy o ewangelizacji, to takie troszkę jest niebezpieczeństwo, żebyśmy nie myśleli o tym tak jak o jakiejś propagandzie, ogłoszeniu jakiejś ideologii, bo Ewangelia nie jest ideologią, tylko Ewangelia jest właśnie dobrą wiadomością o tym, że naprawdę Bóg naprawia, już naprawił i jeszcze naprawia naszą rzeczywistość. Naprawił u samych korzeni. Jezus naprawdę przez to, co zrobił, przez zjednoczenie się z nami w naszym życiu i w naszej śmierci, naprawił ten podstawowy ból, biedę człowieka, to znaczy oddzielenie od Boga. I jest nawet nie na wyciągnięcie ręki, tylko na odległość takiego szeptu: Jezus jest Panem, Bóg go wskrzesił z martwych. Czytamy o tym w liście do Rzymian. Jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swym uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie, osiągniesz ratunek od tego zaprzepaszczenia życia, od tego upłynięcia życia bez sensu i od tego skończenia się życia w ciemnościach. Czyli dostaniesz pełnię życia.
jeżeli tylko zaufasz temu, który jest blisko, który ofiaruje ci twoje zbawienie. To greckie słowo, które zwykle tłumaczymy wiara, ono ma takie trzy odcienie znaczenia: wiara, ufność i wierność. Kiedy ktoś po biblijnemu wierzy w Jezusa, to chodzi o to, że on wierzy Jezusowi, ufa Jezusowi i jest wierny Jezusowi. I to jest ewangelizacja. To jest dzielenie się tą dobrą wiadomością po co? No, żeby człowiek się spotkał z tym Jezusem, zaufał mu i przeżył z nim spotkanie. To po prostu i aż dzielenie się tą dobrą wiadomością, że Bóg za pośrednictwem Jezusa zmartwychwstałego, a wcześniej ukrzyżowanego, przywraca swoje królowanie, a więc można powiedzieć panowanie swojej łaskawości, swojej życzliwości w życiu człowieka, panowanie swojej miłości. I że to Boże Królowanie jest blisko, jest pośród nas aż do skończenia świata. No i jeszcze dłużej, bo czekamy na ciąg dalszy potem naszego życia z Bogiem. Ewangelizacja to jest dzielenie się tą wiadomością, ale nie tak po prostu, jak się przekazuje jakieś obiektywne fakty, które niekoniecznie mają wpływ na życie człowieka. To zresztą no jest chyba oczywiste, że taka wiadomość, że Bóg cię kocha, Bóg przezwyciężył już obiektywnie takie przeszkody, które są pomiędzy tobą a Bogiem. To nie jest po to, żeby człowiek tak sobie po prostu o tym teoretycznie wiedział, tylko to jest jednocześnie zaproszenie do tego, żeby to przyjąć, żeby wejść w to królowanie Boga, wejść w tą miłość Boga. Ponieważ Boże Królowanie jest królowaniem miłości i ono nigdy nie jest na siłę. Gdyby było na siłę, to nie trzeba by było go w taki sposób przywracać, jak Jezus to zrobił. Zwróćmy uwagę, Jezus przywraca królowanie Boga swoją łagodnością, swoją pokorą. Nie tym, że królowie ziemscy zabijają, żeby osiągnąć panowanie. Król z nieba oddał życie, żeby zakrólować w naszych sercach. Królowanie Boga, królowanie miłości to jest królowanie, które idzie przez ofiarę, ale tego króla naszego. I dlatego ewangelizacja też jest zawsze zaproszeniem. Ewangelizacja, która działa jak przymuszanie, jakaś ewangelizacja na siłę, to jest karykatura ewangelizacji. Tutaj można by się zastanowić nad niektórymi historiami z przeszłości Kościoła, a może nawet i dzisiaj, bo było tak, że nawracano na siłę. Jest też tak, że próbujemy nawracać jakimś naciskiem, jakimś straszeniem, jakąś manipulacją. To wszystko nie jest ewangelizacją. Ewangelizacja nie polega na reklamie, czy propagandzie, czy indoktrynacji, czy manipulowaniu. Ewangelizacja jest przekazaniem dobrej wiadomości i zaproszenia od Boga, który chce wejść w twoje życie, ale właśnie za twoją dobrowolną zgodą. I to jest bardzo istotne, dlatego że nasza ewangelizacja, jeżeli ma być godna tej Ewangelii, którą chcemy nieść, do której Jezus nas zaprasza, żeby ją nieść, bo przecież przeżyliśmy to i przede wszystkim jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być świadkami. Jezus mówi w Dziejach Apostolskich do swoich uczniów: kiedy Duch Święty zstąpi na was, będziecie moimi świadkami. Zobaczcie, że to też od razu pokazuje, że my wcale niekoniecznie musimy uprawiać to, co się dzisiaj czasem tak mądrze nazywa prozelityzm i przed czym też papież Franciszek nas przestrzega. Prozelityzm to jest taka właśnie propaganda religijna polegająca na tym, że ja chcę łowić sobie wyznawców. Chcę koniecznie zdobyć tych ludzi. To nie jest dobra strategia, jeśli chodzi o Ewangelię. Dlatego, że my mamy być świadkami. To znaczy mamy przede wszystkim nieść, dzielić się tym, co przeżywamy z Bogiem. I świadectwo ma moc. Dlatego, że wiecie, no jeśli jestem szczęśliwy i dzielę się tym, co daje szczęście, no to pociąga. Jezus o to nas prosi. O to, żebyśmy przeżywali tą wspólnotę z Nim i się nią dzielili. I to będzie pociągać. Będziemy mówili, skąd nam się wzięło to, że żyjemy tak, jak żyjemy.
takim ciekawym fragmentem na temat tego dzielenia się dobrą wiadomością jest takie zdanie z pierwszego listu Piotra, które w tradycji różnych dyscyplin teologicznych było używane, uważane za takie motto tak zwanej apologetyki. To jest pierwszy list Piotra 3,16. Pana zaś Chrystusa święćcie w waszych sercach, zawsze gotowi do uzasadnienia wobec każdego, kto się domaga od was słowa na rzecz waszej nadziei. To, co ja powiedziałem, uzasadnienie, tam po grecku pada słowo apologia. Był długi czas, wydawało się, że apologia to powinno być przede wszystkim takie rozumowa obrona, że wiara jest no nie głupia, że wiara jest godna wiary. Że to godne wiary jest to, co głosimy, że nie jest niemądre zaufać Bogu. Coś w tym jest, to jest pożyteczna robota, ale to się nie wyczerpuje w tej zachęcie Biblii. Ta zachęta biblijna nie wyczerpuje się w takiej obronie wiary. Jakbyśmy przeczytali całe trzy pierwsze rozdziały pierwszego listu Piotra, to zobaczymy, że to jest taka zachęta do chrześcijan, którzy żyją w trudnych warunkach, otoczeni niechęcią środowiska pogańskiego, źle traktowani. Może nie jest to jakieś super prześladowanie, ale jest to taki klimat niechętny i dużo jest tam takich aktów wrogości. I przez te pierwsze rozdziały pierwszego listu Piotra przewijają się takie dwie głównie przestrogi. Pierwsza to, żeby no, nie załamać się w wierze w tej sytuacji, a druga, żeby nie odpowiadać złem tym, którzy są dla nas niedobrzy. Że jeśli już mamy cierpieć, to lepiej cierpieć dobrze czyniąc niż źle czyniąc, żeby nie dać się sprowokować do działania złego. I dopiero potem, po takich seriach tych pouczeń, pada właśnie to zdanie, które wcześniej zacytowałem. A więc wygląda na to, że jeśli przeczytamy to zdanie w kontekście tych wcześniejszych porad, to nie chodzi o to, że człowieku teraz dyskutuj z pogańskimi mędrcami i im tłumacz, że wiara nie jest głupia, tylko to jest jakby pierwsze znaczenie tego zdania jest takie, żyj nie załamując się, ufając Bogu mimo trudności i odpowiadaj dobrem na zło. Bądź szlachetny wobec tych, co są dla ciebie niedobrzy, a jak będą pytać, co jest powodem twojej nadziei, co ci daje siłę tak żyć, to bądź gotów odpowiedzieć. Co odpowiedzieć? Kerygmę. Odpowiedzieć ogłoszeniem dobrej wiadomości Boga. Czyli innymi słowy, świadectwo, któremu towarzyszy świadectwo życia, któremu towarzyszy słowo. Słowo wyjaśniające to nasze życie. Skąd się bierze nasza nadzieja? Dlaczego mamy siłę, żeby żyć tak, jak żyjemy? Na czym opiera się nasza dobra nadzieja? Nasza chęć, żeby czynić dobro mimo wszystko w tej sytuacji, jaka jest, a kiedy jest niełatwa. Tu widać, że świadectwo no jest fundamentalne, jest nieodłączne od dzielenia się dobrą wiadomością. Dobrą wiadomością dzielimy się całym sobą. I to nie jest po prostu jakaś działalność propagandowa. Tak ciągle to powtarzam, ale to nam się naprawdę może czasem wydawać, że to chodzi o jakieś gadanie i jakąś ideologię, a to tak nie jest. I teraz to zaproszenie człowieka drugiego do skorzystania z tego, co mnie samemu daje radość, no jest, można powiedzieć, zupełnie nieinwazyjne. To znaczy jest inwazyjne, ale nie w taki sposób jak propaganda. Pamiętacie może, święty Piotr odpowiada arcykapłanom, którzy zabraniają nauczać w imię Jezusa, mówi, słuchajcie, no nie możemy nie mówić o tym, co przeżyliśmy, co widzieliśmy i słyszeli. To trochę tak jest, że ja to kiedyś zrozumiałem przy takim spotkaniu z ludźmi, którzy mówili, my sobie nie życzymy być nawracani. I ja tak sobie myślałem, z jednej strony chciałem ich uszanować, tych ludzi, którzy to powiedzieli, a z drugiej strony myślę sobie, no jak ja chrześcijanin mogę zrezygnować z mówienia o Ewangelii?
I przypomniałem sobie właśnie to słowo z Biblii, że będziecie mi świadkami. Pomyślałem sobie, świadectwo nie jest agresywne, nie jest inwazyjne. Świadectwo nie mówi, świadectwo to nie jest mówienie, słuchaj, musisz to zrozumieć, musisz to przyjąć. Nie, świadectwo to jest, powiem ci, co przeżyłem. Powiem ci, co jest w moim życiu. No co, nie mogę się podzielić tym, czym żyję? No a jeśli ciebie to przekona, no to niestety nie poradzę. Rozumiecie, świadectwo ma swoją moc, to Bóg działa. I Ewangelia, dzielenie się Ewangelią musi towarzyszyć temu mojemu świadectwu. Rzeczywiście, ale nie świadectwu sztucznemu, muszę być prawdziwy. To nie chodzi o to, że ja będę udawał wielkiego chrześcijanina, na co dzień mi to nie wychodzi, ale pójdę, będę udawał. Tylko to dzielenie się, dzielić się mogę tylko tym, co mam. Chociaż z drugiej strony też trzeba pamiętać, że co ja mam. Nikt z nas nie ma za dużo, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. My, którzy zaufaliśmy Jezusowi, mamy wszystko, bo mamy Jezusa. O co mi chodzi? Kiedyś mnie uderzyło, że Jezus rozsyłał swoich uczniów do ewangelizowania już za swojego życia. Posyłał apostołów, posyłał potem 72 uczniów. Posyłał tych uczniów, którzy ciągle nic nie, albo bardzo niewiele rozumieli z tego, co on uczył. Ciągle robili jakieś głupstwa, ciągle się z nim rozmijali. A on ich jednak posyłał. I oni nawet cuda czynili w jego imię. I to jest pociecha, bo nie musimy być idealni, żeby głosić Boże świadectwo i Boże słowo. I dlatego na pewno nie należy czekać, aż będę idealny, bo nie będę przez to życie całe idealny. Natomiast z drugiej strony trzeba pilnować się, żebym jednak przynajmniej w tej mojej biedzie i nie byciu idealnym ufał Jezusowi i chciał Mu służyć. Bo nie może być tak, że ja w ogóle żyję inaczej niż głoszę, a coś sobie mówię. To będzie zawsze wtedy głoszeniem sztucznym i nie mającym mocy. Chociaż Bóg zawsze może zadziałać na szczęście, niezależnie nawet od najgorszych i najbardziej zakłamanych swoich uczniów. No ale to nie jest ideał. Więc dzielenie się Ewangelią to jest dzielenie się tą dobrą wiadomością i tym, jak to działa w moim życiu, i zaproszenie, że ty też możesz coś takiego przeżyć. Właściwie dzielenie się Ewangelią to zawsze jest zaproszenie, chodź, skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Spróbuj. Spróbuj tego, co ja spróbowałem i co jest piękne. Jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Zauważcie, Jezus też zawsze mówi, jeśli chcesz. Proponuję. Co tu jeszcze można by pokazać? Można by spróbować pokazać, jak to działa w samych Ewangeliach. Kiedy, bo my też czasem możemy mieć taką pokusę, żeby myśleć z takimi stereotypami, że ewangelizacja to jest jakiś taki zestaw, nie wiem, technik. Tymczasem to w Biblii zawsze jest spotkanie. Spotkanie człowiek-człowiek. Tak, są jakieś... jakoś się tam powinniśmy do tego trochę przygotowywać, ale generalnie największym przygotowaniem jest bycie blisko Pana i życie z Nim. Tak się zresztą uczniowie formowali w czasach Jezusa. Uczeń to był ktoś, kto nie tylko słuchał. To nie było tak, że on przychodził do szkoły, słuchał wykładów, notował w kajecie, tylko to było tak, że chodził ze swym nauczycielem, mieszkał z nim, chodził z nim, słuchał go, ale też trochę wspólnie był na gospodarstwie, patrzył na niego na co dzień, no dzielił życie. Jezus taką szkołę prowadził z uczniami, że z nimi wędrował. Poznawali się w trakcie wędrówki. Być uczniem Jezusa to nie tylko słuchać słów, ale to spotykać się z Jezusem, mieć z nim jakieś doświadczenia właśnie, modlić się, być w dialogu z Jezusem. I wtedy jestem Jego uczniem, nawet jeśli niedoskonały. Chciałem przywołać takich parę biblijnych obrazków właśnie, gdzie jest dzielenie się Ewangelią. Wydaje się, że takim bardzo ciekawym i być może podstawowym obrazkiem ewangelizacyjnym jest scena, która może na pierwszy rzut oka nam się nie kojarzy z ewangelizacją. Myślę o zwiastowaniu urodzin Jezusa, czyli o zapowiedzeniu urodzin Jezusa Marii przez anioła.
Przychodzi wysłannik Boży, anioł. Anioł to po grecku w ogóle znaczy wysłannik. O tych duchach świętych wiemy tylko tyle, że występują jako wysłańcy Boga. I przychodzi ten wysłannik Boga, żeby powiedzieć kobiecie z ludu Izraela, młodej dziewczynie: Mario, jesteś przemieniona przez łaskę i Pan jest z tobą. Ja wcześniej mówiłem, że Ewangelia, dobra wiadomość jest o łasce Bożej, o życzliwości Bożej. No więc Maria słyszy Ewangelię o łasce dla niej, o wielkiej łasce. I zaraz za tym idzie taka zapowiedź, która jest jednocześnie zaproszeniem, że poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus, czyli ratunek, Jeszua. Jest ta wiadomość o łasce powiązana z zapowiedzią wejścia Jezusa w życie Marii. I mamy też reakcję człowieka, reakcję Marii na tą dobrą nowinę, którą jej anioł głosi. Mamy przyjęcie tej dobrej wiadomości i jednocześnie zgodę na Bożą propozycję. Maria mówi tam dosłownie po grecku, mówi bardzo mocno: oto ja, oto niewolnica Pana, niech mi się stanie tak, jak powiedziałeś. Maria się oddaje do dyspozycji Bogu. I to taka ciekawa historia. Bóg człowiekowi, anioł, przez anioła Gabriela, Bóg Marii, ogłasza swoją łaskę, swoją dobrą wiadomość i swoją propozycję przedstawia, a człowiek przyjmuje. I to w zasadzie jest modelowa sytuacja takiego owocnego spotkania człowieka z Ewangelią. Ale oczywiście tu mamy do czynienia z takim odbiorcą Ewangelii, który jest bardzo, można powiedzieć, wzorcowy i wyjątkowy. Maria przemieniona łaską, pełna tej łaski. Nie każdy z nas aż tak mocno, czy też nawet właśnie wręcz nikt z nas aż tak mocno w łasce nie tkwi, jak Matka Jezusa. Ale Ewangelia zawiera różne inne też obrazki. Zapewne nie da się opowiedzieć w jednym filmiku wszystkich możliwych scen, gdzie jest głoszona Ewangelia. Ale tak pomyślałem, żeby teraz przejść do Ewangelii według świętego Jana, która zawiera bardzo piękne obrazy też takiego spotkania tego Słowa Bożego, którym w Ewangelii Jana przede wszystkim jest sam Jezus. I to jest też, wiecie, wielka historia. Także my, biedni uczniowie, nie całkiem pojętni Jezusa, kiedy się dzielimy Jego Słowem, to sam Jezus jakoś działa przez nas, bo to On ostatecznie jest tym Słowem przez wielkie S. I w Ewangelii według Jana ten Jezus Słowo też się spotyka na różne sposoby z ludźmi. Lubię myśleć o tych obrazkach, bo one pokazują, że ewangelizacja nie powinna być schematyczna, że powinna szukać takiego spotkania człowiek-człowiek. I w Ewangelii Jana jest parę takich ciekawych spotkań człowiek-człowiek. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana też doskonale znamy tą historię. Faryzeusz Nikodem przychodzi nocą do Jezusa. Jest ciemno. Jest taka godzina wyciszenia, trochę ukrycia, bo Nikodem nie za dobrze się czuje z tym, że do tego kontrowersyjnego, jak to dzisiaj mówimy, nauczyciela przychodzi. Jest ta niesamowita, wiecie, rozmowa, noc, taka pora zwierzeń trochę, taka pora szczerych rozmów. Znamy takie historie, kiedy czasem właśnie późno w nocy z kimś siedzimy i gadamy i tak wtedy tak się nam zbiera na takie szczere rozmawianie. Oczywiście Nikodem przyszedł od razu z pytaniem, z takim trochę podpuszczeniem Jezusa. No, wiemy, że od Boga przyszedłeś. I Jezus zaczyna mu mówić wtedy o nowym narodzeniu. O nowym narodzeniu i o darze Ducha Świętego. Zauważmy, to jest trochę inaczej niż w tej scenie z Ewangelii Łukasza. To jest też inny człowiek. Ale jest jakaś odpowiedź też na potrzebę człowieka. To jest ciekawe, że Nikodemowi, który już jest niemłody, Jezus mówi o nowym narodzeniu, nowym początku.
To oczywiście pasuje do każdego z nas, bo niezależnie ile kto ma lat, potrzebuje tego nowego narodzenia albo narodzenia z ducha. To jest w ogóle ciekawe też, że to słowo greckie, którego używa ewangelista Jan, że musicie się narodzić właśnie na nowo albo musicie się narodzić z wysoka. Dwojako można zrozumieć to greckie słowo, które tam pada. I zawsze lubię myśleć, że kiedy Słowo Boże mówi dwuznacznie, to znaczy, że oba znaczenia są przez Ducha Świętego chciane. Bo to jest narodzenie na nowo, ale to jest też narodzenie z wysoka, to znaczy z Ducha Świętego. To znaczy jakaś taka przemiana, takie odnowienie człowieka, że to są właściwie nowe narodziny. Właściwie nowy świeży początek życia. Co nie znaczy, że Bóg wcześniej nie działał w życiu Nikodema. W końcu Nikodem był pobożny Żyd i żył jakoś w przymierzu z Bogiem. Dlatego też przyszedł do Jezusa, bo szukał pełnego przeżywania przymierza z Bogiem. Ale zaczyna się coś zupełnie nowego. W tej samej Ewangelii świętego Jana, i to nawet w następnym rozdziale, do którego można teraz przejść, mamy ewangelizację przez samego Jezusa, adresowaną do kogoś zupełnie z innej bajki niż Nikodem. 4 rozdział Ewangelii Jana, przepiękna historia, przepiękna scena, spotkanie Jezusa przy studni z kobietą z Samarii. Jest południe, jest gorąco i Jezus, zmęczony drogą, siedzi sobie przy studni. I przychodzi kobieta. Tam jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ta kobieta przychodzi w porze takiej niewłaściwej na chodzenie do studni. Do studni się chodziło wieczorem, bo upał już nie był taki. Kobiety szły, nabierały wodę na następny dzień i tak dalej. Ta kobieta przychodzi w południe, kiedy wszyscy siedzą w domu, bo jest za duży upał. Jest taka pora siesty. I ta kobieta najwyraźniej trochę ma na bakier może ze społecznością. Tak jakby chciała być sama, jakby tak nie za bardzo chciała z innymi kobietami przyjść do tej studni. To się potem wyjaśnia w tej rozmowie. Ona ma, można powiedzieć, takie po dzisiejszemu nieuregulowane życie osobiste, małżeńskie czy erotyczne. Miała 5 mężów, a teraz żyje nie z mężem. Czy można powiedzieć... To ciekawa historia, bo Jezus rozmawia z tą kobietą, która jest cudzoziemcem, nie jest Żydówką, jest Samarytanką, jest heretyczką z punktu widzenia Żydów, to znaczy wyznaje taką troszkę zmodyfikowaną wersję judaizmu, a po trzecie jest grzesznicą, bo ma nieporządek w życiu. Jezus jakby nigdy nic z tą kobietą przyjaźnie w miarę rozmawia. I to jest przeciekawa rozmowa. Pamiętamy, jest gorąco, jest studnia i zaczyna się rozmowa o pragnieniu, bo Jezus mówi, daj mi pić. I ona go pyta właśnie, dlaczego Żyd zaczepia Samarytankę, no przecież wy Żydzi się macie za co lepszego i tak dalej. Jezus tam właśnie ładnie prowadzi tą rozmowę. Mówi, że jednak właśnie to od Żydów idzie zbawienie i tak dalej, ale łagodnie ta rozmowa przebiega, mimo że Jezus ma swoje zdanie. Kobieta tak troszkę się zaczyna chyba albo gubić, albo po prostu ma ochotę zbyć go żartem, bo właśnie mu mówi właśnie o tym, że no dobra, to dawaj mi tą wodę w takim razie. A Jezus jej nagle opowiada właśnie o jej życiu. Mówi jej to, co jest w jej życiu, o czym on nie ma prawa wiedzieć, jako człowiek przybyły nie wiadomo skąd, że właśnie miała tych 5, teraz żyje z 6. Ona jest zbita z tropu, więc wtedy próbuje tak uciec troszkę w tą neutralną rozmowę religijną. No, jesteś prorokiem, no to mi wyjaśnij, czy to na tej górze, czy do Jerozolimy trzeba chodzić. Ale Jezus jej wtedy mówi o tym Bogu, który szuka czcicieli w duchu i w prawdzie, który szuka takiego wewnętrznego kultu, wewnętrznej przyjaźni ze sobą. Ale w każdym razie ta kobieta jest poruszona. Jest poruszona tym proroctwem, które on jej powiedział o jej życiu. No i chyba coś ją dotknęło z tego pragnienia, bo ta rozmowa cały czas była o pragnieniu. Ona najpierw była o wodzie, ale kiedy Jezus dotknął tej sprawy, że ona żyje już z 6. mężczyzną, no to chyba pokazuje,
że w niej jest pragnienie niespełnione miłości. Że ciągle jej coś nie wychodzi w tym życiu, że szukała związku z 5 mężczyznami, teraz żyje z 6, czegoś jej brakuje. Jest jakieś głębokie pragnienie, którego, pragnienie miłości, którego nie może jakoś znaleźć zaspokojenia. Strasznie ciekawa rozmowa o tym, jak można wyjść od rzeczy przyziemnych i dojść do rzeczy bardzo głębokich. Inna niż w wypadku uczonego Nikodema, ale też bardzo ciekawa, że Jezus nie brzydzi się, nie jest niechętny osobie z zupełnie innej grupy religijnej i narodowej i właśnie z niepoukładanym życiem. I to tej kobiecie Jezus powie coś, czego nie powiedział arcykapłanom, że jest Mesjaszem. Ale przede wszystkim dotknął w niej, w tej rozmowie, tego jej głębokiego pragnienia, którego nie mogła zaspokoić i zasugerował, że niesie w sobie coś tak orzeźwiającego jak śródlana woda. Żywa woda to woda źródlana. Że to, co on niesie, to, co on Jezus przynosi, to jest coś takiego jak źródlana woda w upalny dzień. I to taka woda, która zrodzi we mnie źródło. Bo jeżeli się jej napiję, to tam już zacznie bić we mnie źródło i już nigdy nie będę pragnął. Będę mógł zawsze z niego pić. To jest takie bardzo ciekawe. Ja w ogóle bardzo lubię ten fragment o tym źródle, które się stanie w człowieku, bo to nie, Jezus, zauważcie, nie mówi ugaszę wszystkie twoje pragnienia. Bo to chyba byłoby smutne przestać pragnąć. Jezus mówi, nie, będziesz zawsze miała zaspokojenie tych twoich pragnień, bo wiecie, miłość jest bez końca. Bóg jest bez końca. Bóg jest niewyczerpanym źródłem i zawsze będziemy go chcieli, a on zawsze będzie się nam dawał. Na tym polega nie pragnienie. Na życiu przy źródle, a nie czy na życiu ze źródłem, a nie na tym, że się przestanie pragnąć. Dużo by można mówić, ale wydaje się, że tu są takie przykłady troszkę tego, że w tych biblijnych obrazkach, które przywołałem, że ewangelizacja to jest dobra rzecz, troszkę się tam pouczyć ewangelizacji, ale myślę, że najważniejsze, jak się tak patrzy na to z Ewangelią w ręku, żeby pamiętać, że nie chodzi o jakąś sztukę zdobywania nowych klientów dla firmy Jezus Chrystus, tylko że chodzi o dzielenie się zaproszeniem od Boga, że my jesteśmy zaproszeni i wchodzimy w tą Jego szkołę, w szkołę miłości, ale też wchodzimy, jak to powiedzieć, w szkołę przyjaźni z Nim, w szkołę życia Duchem Świętym, który jest tym źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. I to, co chcemy zrobić, do czego nas Jezus też zaprasza, to się dzielić tym, że znalazł mnie Pan, spotkałem to źródło wody żywej. To jest to, co robi ta kobieta potem po rozmowie z Jezusem. Biegnie do wioski i mówi, słuchajcie, zobaczcie, ja spotkałem takiego gościa, chodźcie, posłuchajcie go. I oni idą, też go słuchają, a potem mówią, o, my już teraz wierzymy, nie tylko dlatego, że ty nam powiedziałaś, już sami rozumiemy, że on jest Mesjaszem, już do nas też trafiło. Czyli innymi słowy, bardzo mi zależy w tym, co teraz mówię, żeby pamiętać, że pierwsze skrzypce w ewangelizacji gra Duch Jezusa i sam Jezus, a my jesteśmy, owszem, zaproszeni bardzo, żeby tym się dzielić, żeby dzielić się dobrą wiadomością Boga i zaproszeniem Boga i tym, co nam dało przyjęcie zaproszenia Boga, czyli naszym świadectwem, ale z taką pamięcią, że przede wszystkim spotykamy się z drugim człowiekiem, który ma w sobie jakieś pragnienia. Trzeba, być może my nie znamy serc tak jak Jezus, więc być może trzeba dać mu przestrzeń i go trochę najpierw poznać i posłuchać. Nie udzielać odpowiedzi, kiedy nie padło pytanie. I zawsze mam w pamięci taki komiksowy obrazek ze Snoopim. Obrazek był taki, że Snoopy stał w takim tłumie ludzi trzymających transparenty z napisem Jesus is the answer. A Snoopy miał taki dymek od pyszczka i pytał, but what is the question? To oczywiste, Jezus jest odpowiedzią na najgłębsze nasze pytanie, tylko trzeba pozwolić człowiekowi poczuć w sobie to pytanie, żeby mu udzielić odpowiedzi. I ciekawe jest dla mnie właśnie, jak Jezus rozmawia z tą kobietą przy studni, najpierw mówiąc o takich przyziemnych pragnieniach, a potem idąc wyżej, bo mamy pragnienie wody, mamy pragnienie ludzkiej miłości, a potem jest
taka nawet niewypowiedziana wyraźnie, ale zasugerowana propozycja miłości jeszcze większej, miłości Boga. I to wydaje się być ciekawym takim wskazaniem dla takiej ewangelizacji człowiek-człowiek, że trzeba umieć słuchać, trzeba się umieć spotkać, trzeba się umieć wsłuchać w tego drugiego człowieka, uszanować jego sytuację i trzeba z całą prostotą po prostu być sobą, czyli uczniem Jezusa, umieć się podzielić tym, co mnie żywi, co mnie orzeźwia tą źródlaną wodą. Także wybaczcie, jeśli ktoś oczekiwał jakiegoś instruktażu fachowego, a ja bym chciał się podzielić tym, co może Pismo dać jako inspirację.